w jaki sposób powstaje mgła. Oczywiście mgła potrafi sprawić wiele problemów, czy to kierowcom, czy to pilotom, ale w jaki sposób dochodzi do jej powstania. Zacznijmy od takiego najogólniejszego opisu, później przejdziemy do tych dwóch najczęstszych metod, sposobów, w jaki sposób ta mgła powstaje. Kiedy mamy powietrze zawierające na tyle dużo pary wodnej i to powietrze zostanie schłodzone, ochłodzone, wówczas ta para wodna zaczyna się skraplać. Te kropelki oczywiście są bardzo małe, poniżej 500 mm. Takie mikro kropelki zawisają w powietrzu. Oczywiście jest tych kropelek miliardy. I to powoduje, że te miliardy kropelek daje nam, chociaż one są przezroczyste, to powoduje, że kiedy patrzymy z pewnej odległości, każda z tych kropelek w jakiś sposób zakrzywia światło, odbija światło i w ten sposób te miliardy wiszących w powietrzu kropelek w ten sposób odbijają światło, że wydaje nam się, że jest to przestrzeń, przez którą nic nie widać. Ale zacznijmy od tego pierwszego sposobu, w jaki powstaje mgła. Kiedy powietrze ulegnie schłodzeniu od podłoża, na przykład po nocy, gdy temperatura jest wtedy niższa, taka mgła nazywana jest mgłą radiacyjną, czyli mgłą wypromieniowania. Po prostu w czasie nocy powierzchnia gruntu oczywiście ulega schłodzeniu. Ta temperatura spada. Ponieważ ta temperatura spada, niejako ta temperatura niższa ochładza to powietrze znajdujące się nad nią i dochodzi do tego procesu powstawania mgły. Te kropelki wody, mikrokropelki wody po prostu się tworzą, powstają. Drugą możliwością powstania mgły jest, gdy wilgotne powietrze przemieści się nad zimniejszą powierzchnię. Wtedy następuje też schłodzenie powietrza. I wtedy mamy mgłę adwekcyjną. Wynika ona właśnie z przepływu powietrza, na przykład nad jakiś zbiornik wodny, czy też nad ziemię, która była chłodniejsza, a ta masa powietrza była cieplejsza, nadpłynęła nad tą zimniejszą ziemię i podobnie jak ta mgła z wypromieniowania, wówczas powstaje mgła adwekcyjna. Może też być mgła z wyparowania, po deszczu, gdy następuje silne parowanie, albo gdy mamy chłodne powietrze nad ciepłą wodą. Ten rodzaj mgły jest nazywany mgłą z wyparowania. Mgła oczywiście może też powstawać w ujemnych temperaturach. Wtedy też mamy możliwość powstania mgły i te niejako zasady powstawania są bardzo podobne. Dziękuję za uwagę.